Dzisiaj idę za moim Panem, którym jest Jezus Chrystus. Ale nie zawsze było tak. Kiedyś byłem człowiekiem, który szedł do tyłu, który wcale nie szedł naprzód, ale szedł w dół. Przez 23 lata zdążyłem zniszczyć swoje życie jako człowiek, który żył w swoim sercu z odrzuceniem, z brakiem miłości. Zacząłem niszczyć swoje życie w alkoholu, w narkotykach. Szybko się uzależniłem, zostałem dealerem narkotyków. Byłem w grupie, która nosiła przy sobie broń, która zajmowała się haraczami, napadami, kradzieżami. Leczyłem się kilka lat w Monarze. Gdy miałem ponad 23 lata, byłem człowiekiem z całkowicie zniszczonym i zmarnowanym życiem. Miałem podszywany żołądek, podszywany jelita i podszywaną dwunastnicę. Miałem straszne psychozy w swojej głowie, z którymi żaden terapeuta, psychiatra, psycholog, żadna terapia, żadna kara, nikt nie potrafił mi pomóc i poradzić sobie z tym, co mam w swojej głowie. Gdy wylądowałem na samym dnie, gdy już nie było dla mnie żadnej nadziei, kiedy nie było obok mnie nikogo, przypomniał mi się człowiek, którego poznałem, jak byłem młodszy. Ten człowiek powiedział mi tak: ja przesiedziałem 21 lat w więzieniu. Tam poznałem osobiście Jezusa Chrystusa, który zmienił moje życie. Dzisiaj jestem wolny. I gdy ten człowiek mi się przypomniał i to, co on mi powiedział, w akcie jakiejś ostatniej desperacji, klęknąłem na swoje kolana i zawołałem: w pustym pokoju, Jezu Chryste, jeżeli Ty naprawdę jesteś, jeśli Ty naprawdę istniejesz, uwolnij mnie albo zakończę swoje życie. I wtedy, tamtego dnia, 2 grudnia 2007 roku, wydarzył się prawdziwy cud w moim życiu, bo okazało się, że Pan Jezus naprawdę jest, że naprawdę istnieje. W jedną sekundę tamtego dnia zabrał ode mnie narkotyki i alkohol, przebaczył wszystkie moje grzechy, a było ich naprawdę sporo i dał mi nowe życie. Od tamtego dnia do dzisiaj nie miałem żadnych głodów, nie musiałem się leczyć, nie biorę narkotyków, nie piję alkoholu, nie palę papierosów, nie przeklinam. Dzisiaj mam zmienione życie, ale tylko dlatego, że Jezus Chrystus do niego przyszedł. Dzisiaj mam miłość w swoim sercu, ale tylko dlatego, że Pan Jezus dał mi ją i włożył ją w moje serce. Dzisiaj mam radość i mam pokój, ale tylko dlatego, że On jest prawdziwie moim Panem, że On nie jest żadną religią, że On nie jest żadną figurką, żadną ideologią, żadną filozofią, ale jest żywy i realny. On jest obok mnie. I zawsze, gdy opowiadam tę historię, przypomina mi się historia człowieka z Biblii, który poznał Pana Jezusa. Jest to Zacheusz. Był to człowiek, który był bardzo bogaty, ale który miał bardzo niski wzrost. I on pragnął całym sercem spotkać się osobiście z Panem Jezusem i wyszedł na drzewo. A gdy Pan Jezus przyszedł na to miejsce, po prostu spojrzał w górę i go zobaczył na tym drzewie. I wiem, że dzisiaj ten sam Pan Jezus przychodzi tutaj w to miejsce i patrzy się prosto w Twoje serce i widzi wszystko to, co tam jest. Widzi cały Twój ból, całe Twoje cierpienie. Widzi całą Twoją obłudę, całe Twoje kłamstwo, każdy Twój grzech. Ale On nie patrzy po to, aby Cię potępić, ale patrzy po to, aby zabrać od Ciebie każdy Twój ból, każdą Twoją chorobę, każde przekleństwo, które spoczywa na Twoim życiu. I na końcu tej historii, gdy Pan Jezus przychodzi do Zacheusza, mówi takie zdanie: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus nie przyszedł tutaj po to, aby Cię potępić, aby dać Ci nową religię, aby włożyć na Ciebie jakieś zasady, ale aby Cię zbawić, aby Cię znaleźć pośród Twojego bólu, pośród syfu Twojego życia, w którym żyjesz. Bo każdy człowiek zgrzeszył. Jeśli nie uznasz się jako grzesznik, nie możesz stanąć przed Panem Jezusem. Ale na pewno wiesz, o czym mówię, bo każdy z nas grzeszy i nie ma tutaj człowieka wolnego od kłamstwa, wolnego od obłudy, wolnego od pożądliwości, bo taką mamy naturę. Ale Pan Jezus przyszedł, aby to zmienić. Wiem, że jest to możliwe nie dlatego, że przeczytałem to w internecie albo zobaczyłem program w telewizji, ale wiem to dlatego, że sam doświadczyłem tego w swoim życiu. Jezus Chrystus naprawdę jest i naprawdę żyje. I On czeka na Ciebie i przyszedł tutaj w to miejsce, aby znaleźć i odnaleźć Ciebie i odnaleźć Twoje życie.
daj się odnaleźć. On przyszedł po to, aby cię zbawić, bo on 2000 lat temu umarł za mnie i za ciebie na krzyżu, abyśmy żyli. On jest żywy i prawdziwy.